witam Panie i Panów na spotkaniu promocji książki profesora Andrzeja Walickiego o Rosji inaczej i na dzień dobry mam fatalną wiadomość, ponieważ Pan Profesor dzisiaj przed godziną 10 rano uszkodził sobie kręgosłup, jest w szpitalu. Dobra wiadomość jest taka, że wraca do domu i będzie w gorsecie. Bardzo to przeżywa, ponieważ bardzo chciałbym się z Państwem spotkać. Niezależnie od tego, życząc profesorowi szybkiego powrotu do zdrowia i do formy intelektualnej, tak wysokiej jak dotąd, chcemy z Państwem porozmawiać o książce. Są wszyscy, którzy przygotowali swoje wystąpienia, biorąc pod uwagę obecność profesora Walickiego, a więc profesor Janusz Dobieszewski. Janusz Dobieszewski. Jeszcze pana tatę pamiętam z pewnego etapu, ale czas mnie nieuchronnie. Pan Jan Dobieszewski był niezwykle ważną osobą przy wydaniu tej książki, ponieważ niezależnie od profesji i pracy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zadebiutował jako dziennikarz, przeprowadzając porządny, długi, bardzo merytoryczny wywiad właśnie z profesorem Andrzejem Walickim. Jest doktor Jarosław Dobrzański z Krakowa, współpracujący z nami, czyli z tygodnikiem Przegląd, i jednocześnie człowiek, który blisko od wielu, wielu lat współpracuje z profesorem Walickim. I Paweł Kozłowski, profesor, też bliski krąg przyjaciół Andrzeja Walickiego. I proszę Państwa, mogę powiedzieć, że mamy tutaj chyba najwyższe nasycenie profesury na metr kwadratowy, bo w Warszawie dzisiaj chyba nie ma drugiego takiego miejsca, bo tylko tak z pamięci widzę profesora Weblana, profesora Wiatra, profesora Adamowskiego, profesora Bielenia, profesora Obirka, profesora Lazariego, profesora Rotfelda, profesora Kołodkę, człowieka wielkiej polityki też i nie wiem, mam nadzieję, że nie pominąłem profesury. Profesora Iwińskiego pominąłem, a Tadeusz mi tego na pewno nie odpuścił i to dobrze, że się udało. Proszę Państwa, książkę profesora Walickiego wydała Fundacja Oratio Recta, czyli wydawca tygodnika Przegląd, przy wsparciu i pomocy Fundacji imienia Róży Luksemburg, przedstawicielstwa w Polsce. Jest pan Krzysztof Kładę na pana ręce dla pana Polita podziękowania. I jak zawsze, jak się improwizuje, mało brakowało, popełniłbym jeszcze taką wpadkę protokolarną i nie powitał pana Siergieja Andrzejewa, ambasadora Rosji, ale to tylko dlatego, że usiadł za między kobietami i za kobietą. Panie jest ambasadorze, bardzo miło, że jest pan dzisiaj też z nami. Planujemy zrobić to wszystko, co chcieliśmy i planowaliśmy zrobić przy udziale Andrzeja Walickiego. Jego 40-parominutowy występ na dzisiejszym spotkaniu nagramy i tak jak mówię, nagrywamy, fotografujemy, spiszemy i będzie w tym również wystąpienie profesora Andrzeja Walickiego, mam taką nadzieję.
Paweł Dziwicz, mój zastępca, jest człowiekiem, który bywał u profesora Walickiego w ostatnich miesiącach trochę rzadziej niż żona, więc prawie tam już był domownikiem i powie, jak to wyglądało. A później byśmy oddali głos profesorowi Dobieszewskiemu, który jest współautorem książki, profesorowi Kozłowskiemu i Jarosławowi Dobrzańskiemu. Tą taką zapowiedzią, że bardzo liczymy na debatę, na odniesienie się do tych głosów. Dawno w Polsce nie było takiego składu dyskutantów potencjalnych i faktycznych i dawno w Polsce, jeżeli w ogóle, była taka książka, tak ważna, tak wartościowa i napisana przez autora, który jest już legendą polskiej humanistyki. Paweł Krótko i panowie. Praca nad książką trwała prawie rok. To, co Państwo macie przed sobą, jest drugą wersją. Pierwsza była zupełnie inna, taka trochę, powiedziałbym, bardziej erudycyjna, przeznaczona i głównie dla świata nauki, ale po dyskusjach z profesorem Walickim, z profesorem Łagowskim uznaliśmy, że to musi być książka dla polskiego inteligenta, a nie wąskiej grupy zainteresowanych problematyką filozofii i historią idei filozofii rosyjskiej. I stąd też są tutaj teksty różne, z różnych czasów powstałe, ale również takie, które wymagają poprawek i tworzenia nawet w kwietniu tego roku. Jest to, można powiedzieć, rekord, jeżeli idzie o prędkość wydawania takiej książki, stricte, można powiedzieć, naukowe. Profesorowi bardzo zależało na tym, by w książce znalazło się bardzo wiele odniesień do współczesności i dlatego też teksty, które były napisane przedtem, które stanowią mniej więcej połowę książki, mają suplementy do powiedzenia, czy też słowa komentarza wyrażone albo na początku, albo na końcu. Natomiast największym komentarzem do tego, co jest w XXI wieku, jeżeli idzie o ogląd Rosji, o stosunki polsko-rosyjskie, to jest wywiad profesora Dobieszewskiego, ucznia profesora Walickiego ze swoim mistrzem. I dlatego też myślę, że najlepiej będzie, jak o tym wywiadzie sam profesor. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja właśnie nie byłem przygotowany na wystąpienie i kiedy dowiedziałem się rano, jaka jest sytuacja, to w pewnej panice szperałem z pamięci różne rzeczy, o którym mógłbym powiedzieć i jakieś notatki. No ale parę rzeczy mogę sobie właśnie dokładnie związanych z książką przypomnieć i zaraz Państwu kilka słów o tym powiem, no ale właśnie miałem nadzieję, że moja rola dzisiaj ograniczy się do tego, co we właściwej proporcji określa wkład pana profesora i mówi, określany mnie jako współautor, jest bardzo mocno na wyrost. Miałem dzisiaj odegrać rolę kierowcy pana profesora Walickiego i to byłaby najwłaściwsza właśnie rola, no ale los chciał inaczej. I tak zresztą żona profesora rano powiedziała, że widocznie to spotkanie, choć profesorowi bardzo na nim zależało, przygotowywał się, cieszył się na nie, no właśnie nie może dojść do skutku. Książka była inicjatywą przeglądu i pan profesor nawet początkowo z pewną powściągliwością do tego pomysłu się odniósł, jak wiem, ale ponieważ miał sporą ilość rozproszonych tekstów dotyczących polityki rosyjskiej, myśli rosyjskiej, relacji polsko-rosyjskich, no to
by tak rzec połknął haczyk i rozpoczął przypominanie sobie i składanie, i spisywanie tych tekstów, które mogłyby wejść do tej książki. I tu rzeczywiście są no, teksty takie właściwie interwencyjno-polityczne niekiedy, ale też teksty naukowe, na przykład wstęp do drugiego wydania w kręgu konserwatywnej utopii, o którym może jeszcze dwa słowa powiem. No i właśnie profesor z powagą i właściwą sobie energią przystąpił do przygotowywania tego wydania. Natomiast, jak wiem, miał kłopot z jakimś wprowadzeniem do zbioru tych tekstów. Obawiał się, że jeżeli usiądzie i zacznie przygotowywać ten tekst, no to po pierwsze będzie to powtarzanie różnych rozlicznych jego wstępów, zwłaszcza do książek z zakresu myśli rosyjskiej. No, że to będzie dla niego męczące, jako że po raz wtóry czy jeszcze dalszy będzie musiał powtarzać rzeczy, które sam miał za już zgrane. I wydaje mi się, że szuka jakiejś dodatkowej motywacji i jakiegoś takiego pchnięcia go w tym wstępie do no, takiej aktywnej i twórczej, można powiedzieć, działalności. I to jemu wpadło do głowy, żeby to właśnie była rozmowa dotycząca tych tematów rosyjskich. No a ponieważ ja z panem profesorem od pewnego czasu dość regularnie się spotykam i obdarzył mnie, no mogę powiedzieć, przyjaźnią, która nawet jakoś tam się intensyfikowała przez ostatnie kilka lat. I ja się właśnie filozofią rosyjską zajmuję od początku swojej kariery akademickiej. No to pan profesor zaproponował, żebym ja był tym jego rozmówcą, co ja oczywiście z zachwytem zaakceptowałem i przyjąłem. No, poza tym okazało się, że posiadam różne techniczne środki do tego, żeby ten wywiad przeprowadzić. No i przeprowadziliśmy go, ustalając najpierw pytania. I spotkaliśmy się na kilka godzin, zresztą w mieszkaniu pana profesora. I to była tak około 3-3,5 godzinna rozmowa, chyba w listopadzie, o ile dobrze pamiętam. Ona była dla niego bardzo męcząca. On był bardzo zmęczony po tej rozmowie i miałem wrażenie, że był bardzo niezadowolony z tej rozmowy. On sobie przygotował kilka odpowiedzi, ale no z właściwą sobie właśnie taką energią, by nie powiedzieć energetycznością mówienia i występowania wybiegał na boki, kojarzyły mu się najróżniejsze odniesienia, no, które właśnie likwidowały ten zamysł spokojnego i takiego konsekwentnego realizowania jakiegoś planu. Więc on był z tego bardzo niezadowolony. Ja z tego dyktafonu rozpocząłem przez następny tydzień spisywanie tej rozmowy. I jeżeli na czymś polegała moja zasługa w przygotowaniu tej książki, to jak myślę na tym, że no, przy pewnych tam przesunięciach, dopowiedzeniach, dopracowaniach tego wszystkiego, co było na tej taśmie, no, stworzyłem tekst, o którym pan profesor, jak go przeczytał, powiedział, no nie jest aż tak źle, jak mi się wydawało, i, no ale nie jest też dobrze i on przystąpił do opracowywania tego wydruku, który ja mu przyniosłem, który chyba z 50 stron liczył, zresztą ten wstęp, no właśnie, jest taką małą książką w książce właściwie. On przystąpił do opracowywania tej rozmowy, no manewrując fragmentami, przesuwając je, dopisując czasami, czy likwidując pewne elementy. No ale ta rozmowa rzeczywiście okazała się, no może nie w szczegółach, ale tym zrębem, na którym on pracował. Szybko mu to poszło, bo właśnie widać było, że był bardzo zmotywowany i no ja to raz jeszcze, szczególnie w niektórych elementach przepisałem, opracowałem, no i w ten sposób właściwie tekst został stworzony. No może jeszcze dwa słowa w związku z tym wprowadzeniem.
No, jemu zależało również no, na tym, żeby właśnie ta rozmowa była też otwarciem się na tego szerszego czytelnika, żeby nie popaść w jakiś taki język zbyt akademicki. Co prawda polszczyzna pana profesora jest fantastyczna i no, ona nawet w tych najbardziej naukowych jego publikacjach ma charakter no, taki, że właściwie nieprzygotowany czytelnik jest w stanie bez kłopotu brnąć przez kolejne partie tej książki. Więc jemu no właśnie zależało, żeby to było takie otwarte na jak najszerszego czytelnika i miał nadzieję, że rozmowa i jego sposób reagowania na te pytania coś takiego zapewni. Może jeszcze powiem, że on chyba miał, pan profesor miał poczucie, że no w jakiś sposób podsumowuje kilka ostatnich lat swoich zmagań z problematyką rosyjską. Chyba mu zależało na tym, żeby właśnie te rozproszone teksty znalazły się w jednym tomie, no w dużej mierze po to, aby no, zasygnalizować swoje stanowisko, na czym mu zawsze przez całe życie zależało i co traktował jako powołanie intelektualisty. I zwłaszcza, żeby to uczynić dzisiaj, no w obliczu no, właśnie takiego jednolitego tembru polskiego mówienia o Rosji, który jest zupełnie inny niż to, co się w tej książce znajduje. I to można mieć od Gazety Wyborczej po Gazetę Polską. No pan profesor w dużej mierze no, bolał i boleje nad stanem tej polskiej narracji o Rosji, ale właśnie jak jego charakter, jak państwo pewnie wiecie, jest taki, że to go nie prowadzi do stanu depresyjnego, tylko wręcz przeciwnie, do właśnie tej potrzeby zaakcentowania swojego stanowiska, pewnej sprawy, pewnej kwestii, co do której on sam w dużej mierze też traktuje siebie jako można powiedzieć, pewne medium, pewnego obiektywnego problemu i zagadnienia, który w tej polskiej debacie jest skrajnie właśnie subiektywizowany i zrelatywizowany do takich powierzchownych, doraźnych wymiarów i ocen ze strony uczestników tej debaty. No, to może w pierwszym słowie tyle. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że pan profesor przykłada wielką wagę do tej książki, ale drugim polem jego zainteresowania tym, co żyje, jest oczywiście Polska. I pragnę poinformować, że wraz z profesorem pracujemy nad jego kolejną książką pod tytułem PRL w moich dziennikach. Proszę państwa, jeszcze chciałbym do listy profesorów, których wymieniłem, dorzucić dwa znakomite nazwiska, pana Szymona Rudnickiego i Mirosława Karwata. Proszę, Jarosław Dobrzański. Tak jak już powiedział profesor Dobieszewski, nasza obecność tutaj dzisiaj jest właściwie wymuszona tą przykrą sytuacją. Ja się dowiedziałem o wypadku, jadąc do Warszawy z Krakowa, nie zdążyłem się nawet przebrać w hotelu, kiedy zadzwonił telefon z tą przykrą informacją. Nie byłem przygotowany na to, że dzisiaj będę mówił o profesorze. Chciałem, tak jak państwo, usłyszeć jego głos, podziwiać sposób, w jaki mówi o Rosji. Więc pozwolą państwo, że będzie to opowieść trochę osobista. Wynika to z tego, zarówno z tego momentu, w jakim się w tej chwili znajdujemy, z tej trudnej sytuacji, tej przykrej wiadomości dla nas, a jesteśmy w kręgu przyjaciół profesora, jak i z tego, że moje doświadczenie profesora Nowickiego to jest 40 lat mojego życia, no, przytłaczająca większość mojego życia. Poznałem go, zanim on poznał mnie w taki sposób, że kiedy w czasie pisania, przygotowywania pracy magisterskiej o Bierwiejewie, takim filozofie rosyjskim okresu, który się nazywa renesansem rosyjskim przełomu wieków XIX i XX. Profesor Walicki, profesor Łagowski, przyjaciel Andrzeja Walickiego, podarował mi
książkę w kręgu konserwatywnej utopii. To była książka wówczas nie do dostania. Moim zdaniem do tej pory najlepsza książka, jaką profesor napisał. I od tego momentu wiedziałem, że ta znajomość będzie głębsza niż tylko lektura tej książki. Kilka lat później, już po obronie tej pracy magisterskiej, postanowiłem pisać pracę doktorską o wolności w myśli rosyjskiej. I wtedy profesor Łagowski powiedział, że wyślemy ją do recenzji Andrzeja Walickiego. Kiedy Andrzej Walicki dowiedział się o temacie pracy, powiedział, że jest piękny i że on chciałby być opiekunem tej pracy. Tak zaczęła się nasza bezpośrednia znajomość, która trwa do dzisiaj. Najbardziej intensywny okres to jest okres 10 lat, które spędziłem w Notre Dame, kiedy akurat profesor Walicki był tam zatrudniony na katedrze O'Neilla. Stąd moja znajomość jakby jest z pierwszej ręki, bardzo głęboka, bardzo intensywna. I chciałem Państwu powiedzieć z moich obserwacji, doświadczeń, skąd w ogóle wzięło się zainteresowanie i jaki sens ma zainteresowanie Andrzeja Walickiego Rosji. Państwo pewnie wiecie, jesteście tutaj wielbicielami jego twórczości, więc czytaliście, popełnił w swoim życiu kilka prac o charakterze autobiograficznym i mówił tam o tym, jak nie mógł się ze względu na pochodzenie dostać na studia filozoficzne, które sobie wymarzył we wczesnym PRL-u, więc musiał studiować rusycystykę, stąd pierwsze jakby zainteresowanie Rosją. Ale jeszcze w domu rodzinnym bezpośrednia znajomość z Sergiuszem Hessenem, który jest filozofem rosyjskim opisywanym przez Andrzeja Walickiego w jego książce Filozofie prawne rosyjskiego liberalizmu, który był właściwie takim tutorem, jakby to powiedzieć, wychowawcą młodego Andrzeja Walickiego jeszcze przed okresem studiów, na pewno ukształtowała te zainteresowanie. Wszyscy wiemy, że Andrzej Walicki jest wybitnym znawcą myśli rosyjskiej, mówił o tym redaktor Domański, ale nie tylko skoryguje w Polsce, ale także na świecie, bo historia myśli społecznej przetłumaczona na angielski, znakomicie zresztą przez Hildegardę Zrzucielską, przez wiele lat, chyba przez ćwierć wieku, była podręcznikiem na uniwersytetach anglosaskich. Jeszcze do niedawna była ciągle do druku, pierwotnie wydana przez Oxford, później przez Stanford, później jeszcze był do druku przez Uniwersytet Notre Dame. Więc jednym z obszarów badań profesora była myśl społeczna i filozofia rosyjska, drugim myśl społeczna i filozofia polska. Zaczął od kwestii rosyjskich w latach 50., w latach 70. przyszedł do kwestii filozofii polskiej, myśli społecznej polskiej. Jest olbrzymi dorobek, o którym tutaj możecie Państwo sobie wyrobić jakieś zdanie, bo szczęśliwie się składa, że redaktorzy pomyśleli również o zawarciu takiej skróconej bibliografii prac profesora Walickiego w tej książce. Ale prócz działalności naukowej, stricte naukowej, profesor jeszcze miał jakby dwa takie swoje ulubione poletka, z których jest mniej znany. To jest, powiedzieć publicystyka, to jest trochę umniejszyć wymiar tej działalności, ale to jest pewien sposób rozumienia współczesności przez pryzmat idei i wartości, które studiował przez całe życie. Profesor uważał, że dla niego filozofia rosyjska, czy myśl społeczna rosyjska, to nie jest tylko jakiś przedmiot badań, prawda, przypadkowo wybrany, ale to jest zespół narzędzi, które pozwalają rozumieć współczesność. Po to, żeby inteligencja polska mogła kierować się jakimś racjonalnym rozpoznaniem rzeczywistości we współczesnym świecie, powinna uświadamiać sobie wszystkie intelektualne tradycje, wszystkie intelektualne zaszłości, w jakie jest, czy była uwikłana. I
sieć społeczna rosyjska powinna Polakom wyjaśniać coś na temat Rosji, wyjaśniać coś na temat powikłanych, często trudnych wzajemnych losów. I nie powinna być jakimś narzędziem walki czy konfliktu, czy wręcz zimnej wojny. Podobnie zresztą myślał o filozofii i myśli społecznej polskiej. Profesor wielokrotnie zajmował stanowisko w sposób bardzo zdecydowany. Tyle tylko, że jego publicystyka nie zgadzała się z tym, co się nazywa mainstreamem. Po prostu nie mieścił się poprzez, z jakiego powodu? Ze względu na swoją niezależność. Bardzo zależało mu na tym, aby w swoich opiniach zachować całkowitą niezależność. W związku z tym nie można by było przyporządkować ani do takiej, ani do innej formacji, a w szczególności do tych formacji, które w czasach PRL-u dominowały, myślę, od lat 70. to były środowiska opozycyjne i po zmianie ustroju, te, które już jakby trzymając władzę nadawały ton i kształtowały hegemonię myślenia politycznego w Polsce, z Walickim było im nie po drodze, w związku z czym był właściwie pomijany w debatach, lekceważony, nie uwzględniano jego głosu, a ten głos zasługiwał na szczególną uwagę, dlatego, że Walicki w kwestiach polskich, jak i w kwestiach rosyjskich wykazywał się taką mianowicie cechą, której brakuje większości polskich myślicieli politycznych i polityków, a mianowicie realizmem. Realizmem takim do bólu. No niestety tak się układały nasze losy, że postanowiliśmy w momencie, kiedy staliśmy się niezależnym, niepodległym już w pełnym tego słowa znaczeniu państwa, uprawiać politykę, która z tym realizmem nie zawsze miała wiele wspólnego i profesora niezwykle to bolało. Rozpierało mu to, że w Polsce szerzy się rusofobia i to w sposób właściwie od prawa do lewa, prawda? Jeżeli przeglądnąć takie główne czasopisma kształtujące myślenie współczesnych Polaków, to niezależnie od tego, czy to będzie prawa czy lewa strona, to tutaj jakby to nadaje taka niesamowita wrogość w stosunku do Rosji, która jest zupełnie nie, jego zdaniem nieuzasadniona. Niezbytnie mu to przeszkadzało przez całe życie o tym wspominał, a w ostatnich latach jeszcze bardziej, ponieważ ta rusofobia stała się, jak powiedział profesor Łagowski, który się pod tym względem z nim zgadza, stała się jakby oficjalną ideologią klasy rządzącej w Polsce. Ponieważ fałszywa ideologia, fałszywa wizja przeszłości wpływa na politykę, polityka, która jest, wypływa z nieprawidłowych, z nieprawdziwych, z nieracjonalnych przesłanek, nie może prowadzić do pożądanych celów. Profesor ubolewał nad tym, że pomimo tego, że jesteśmy w najlepszej sytuacji geopolitycznej, w jakiej moglibyśmy się, o jakiej marzyliśmy, jakiej znaleźliśmy się w ciągu ostatnich lat, to nasze postrzeganie miejsca Polski w świecie jest jakoś obarczone właśnie tą nieodwieczną wrogością w stosunku do Rosji. Tutaj jest jakby taki układ trzybiegunowy. Polska, Stany Zjednoczone, Rosja. Wielokrotnie rozmawialiśmy o takim paradoksie, że Rosja w Stanach Zjednoczonych podobała się najbardziej wtedy, kiedy właściwie chyliła się ku upadkowi, czyli Rosja w czasach smuty, Rosja jelcynowska, Rosja w czasach rozkładu. Ze strony Stanów Zjednoczonych była taka, niezależnie od tego, czy to były kręgi republikańskie, czy demokratyczne, taka tendencja do stworzenia sobie nowego partnera, właściwie nie partnera, ale do podporządkowania sobie Rosji we współczesnym świecie, co profesor Walicki uważał za politykę błędną. Rzeczywiście mainstream amerykański w
taki sposób postrzegać, chciał Rosję, urobić w taki sposób chciał Rosję. Aczkolwiek w odróżnieniu od Polski w Stanach Zjednoczonych są jeszcze środowiska bardzo wpływowe, to środowiska akademickie, ale nie tylko, które się temu mainstreamowi przeciwstawiają. W Polsce natomiast jest inaczej. Właściwie każdy autor zagraniczny, który będzie pisał w sposób agresywny o Rosji, ma w Polsce szansę na publikację. Wznawia się nawet rzeczy bardzo stare, już bezwartościowe, które tylko z tego względu są drukowane, że jakimś takim jadem w stosunku do Rosji ci autorzy zieją. Nie tak dawno miałem okazję rozmawiać z profesorem Bawickim o pewnej książce, która została wydana w Polsce, napisana przez autora, którego kręgi opiniotwórcze w Polsce no, wybrały sobie na nowego guru, takiego filozoficzno-politycznego. Mianowicie chodzi mi o książkę Droga do niewolności, tak zdaje się to nazywa, taka parafraza dwóch książki Hayeka. I napisał ją Tymoteusz Snyder. To jest taki człowiek, który swego czasu pisał solidne książki naukowe. Chyba najlepsze były jego pierwsze książki, a później właściwie stał się czymś w rodzaju historycznego celebryty amerykańskiego. I zaczął pisać rzeczy, które właściwie niewiele miały wspólnego z dyskursem naukowym, które omijały kryteria poprawnego dyskursu naukowego, ale które natrafiały na jakby wzmocnienie amplifikacji w różnych kręgach publicystycznych, politycznych, które rozdają splendory we współczesnym świecie. Tak się złożyło, że profesor Walicki przeczytał tę książkę, zresztą znają się ze Snyderem dobrze. Snyder skorzystał wiele z pomocy profesora Walickiego. W tej książce jest, znajdą Państwo jakby w takiej kapsułce opinię profesora Walickiego na temat książki Snydera. To jest niesłychanie jadowita krytyka Rosji putinowskiej, napisana w sposób taki, w jaki piszą tak zwani dziennikarze śledczy, to znaczy pełna insynuacji, pełna niesprawdzonych faktów, pełna jakichś takich faktów medialnych. I książka ta, zresztą tak jak sama postać autora, no, oni stali się w Polsce, no tak jak powiedziałem, swego rodzaju wyznacznikami mądrości politycznej. Gazeta Wyborcza nawet jakieś organizowała publiczne czytania Snydera. Zdaje się, że nie tej książki, ale innej książki o Tyranii. No ale w każdym razie pokazuje to, do jakiej roli ten człowiek urósł w Polsce ze względu na popularność, czy też współbrzmienie jego poglądów z poglądami politycznego mainstreamu. Wszystkie te zjawiska były dla profesora Walickiego niesłychanie trudne do zaakceptowania, trudne do nawet percepcji. Bardzo go to smuciło, ponieważ całe życie życzył sobie, żeby trudne relacje polsko-rosyjskie wreszcie znalazły w jakiś sposób rozwiązanie, także przez odwołanie się do kategorii zapomnienia, wybaczenia, tak jak to się działo pomiędzy krajami odwiecznie wrogimi, jak na przykład Francja czy Niemcy. Jakoś w Polsce nie jesteśmy w stanie zdobyć się na tego rodzaju wspaniałomyślność i właśnie cieszymy się z każdego potknięcia naszych sąsiadów za wschodniej granicy i jesteśmy zadowoleni z tego, że Rosja została wypchnięta z Europy, właściwie cofnęła się, straciła połowę swojej ludności, przestała odgrywać znaczącą rolę na kontynencie. Twórczość profesora naukowa, jak i publicystyczna, jej przyświecała ta idea porozumienia pomiędzy tymi dwoma krajami, które uważał za w jakiś sposób związane historycznie i
ponieważ historia i geografia są takie, jakie są. Tego związku nie da się po prostu wziąć w nawias. Nie da się zdefiniować inaczej relacji Polski z Rosją. Ponieważ Państwo pewnie chcą jeszcze dyskutować, więc ja na tym się powstrzymam i oddam głos koledze paneliście. Dziękuję bardzo. Paweł Kozowski. Dziękuję i ja postaram się mówić od siebie krótko, gdybym mówił w ogóle za długo, to proszę gwizdać. A przede wszystkim chciałbym przeczytać Pańskiego, bo nie ma nie chcę jego streszczać i wgłębiać się w jego myśli, odwoływać się do rozmów prywatnych. Dużo tutaj jest napisane. W tej książce, ponieważ ja wcześniej odczytałem, więc myślę, że znalazłem dobry fragment. Ale najpierw jedna uwaga. Walicki jest kłopot. To jest kłopot dla polskiego środowiska intelektualnego, politycznego, opiniotwórczego. To jest kłopot, który wynika z tego, że on łamie stereotypy. Ale również to jest kłopot dlatego, że z tego powodu, że to jest nie tylko historyk intelektualny, nie tylko zajmuje się historią intelektualną, nie tylko jest historykiem filozofii, ale również jest filozofem polityki. I między jednym a drugim jest u niego ciągłość. Bardzo często słyszę teraz rzadziej, słyszałem często, że to jest wielki historyk, który nie zna się na polityce. Nie da się tego oddzielić. On jest dlatego tak dobrze się zna na polityce, ponieważ jest wybitnym historykiem. Notabene, bardzo dobrym tego dowodem jest nie ta, tylko wcześniejsza książka Walickiego, czyli Listy Walickiego i Kołakowskiego. Stosunek jednego i drugiego do polityki, do współczesności, do tego, co się robi, do powołania intelektualisty, do rozumienia świata, do również i do komunizmu. I teraz chciałbym zrealizować tą zapowiedź. To jest fragment rozmowy tutaj obecnego Janusza Dobieszewskiego z bohaterem i z autorem tej książki, ale ten fragment odnosi się do współczesności. To jest fragment, w którym Walicki mówi o Rosji Putina. To jest fragment dosyć długi, ale tak jak zapowiedziałem, jeżeli się okaże za długi, proszę protestować. A chcę się uchronić przed tym, co teraz często się nazywa, na co często oponenci różni mówią, że zdanie jest wyrwane z kontekstu. Tu chodzi o całą myśl, czy cały obraz współczesnej Rosji Putina, który wprost, chyba nigdy wcześniej tak Walicki tak wyraźnie tego nie napisał. Pytanie jest Janusza Dobieszewskiego, to jest 401 strona, następujące. Czy odpowiedzialność za dalsze pogarszanie relacji polsko-rosyjskich spada na obie strony? Jaki jest tu ewentualnie charakter win polskich i win rosyjskich? Winy w obu przypadkach, w cudzysłowie. I teraz będzie wyłącznie Walicki. Ja nie zanadto widzę winy rosyjskie. Uważam, że każdy obowiązany jest boleć w pierwszej kolejności nad błędami i wadami własnej. Nie jest moim zadaniem śledzić antypolskie głupstwa głoszone czasem w Rosji. Tym bardziej, że nie brak tam jeszcze liczniejszych krytyk i refutacji takich poglądów. A przede wszystkim uwzględnić trzeba, że wypowiedzi krytyczne wobec Polski w Rosji są rzadkie, co w Rosji rzadkie i prawie zawsze sprowokowane przez antyrosyjskość Polaków. U nas natomiast rusofobia pojawiła się już na samym początku III RP, gdy tylko załatwiliśmy sprawę granicy zachodniej. Pielęgnowana była z gorliwością godną lepszej sprawy i przekształciła się w końcu w rodzaj obowiązującego credo polskiego patriotyzmu. Pisałem wielokrotnie, jak do tego doszło, ale spróbuję zwięźle wypunktować to raz jeszcze.
Pierestrojka Gorbaczowa spotkała się w Polsce z entuzjastycznym poparciem generała Jaruzelskiego, którego przywódca radziecki uznał w swoich pamiętnikach za swojego najważniejszego sojusznika i przyjaciela, ale zarazem z nieukrywaną nieufnością polskiej opozycji, lekceważenia przemian zachodzących w Rosji, uważanie ich za nieszczere, a tylko wymuszone, uznano za politykę zgodną z polskimi interesami narodowymi, zabezpieczającą bowiem przed moralnym samorozbrajaniem. A ponadto, dodajmy, dostarczało to naszym eks-opozycjonistom argumentu, że to oni właśnie obalili komunizm, co dało im wyłączny mandat na kierowanie polityką wolnego kraju. Było to kalkulacją w jakiejś mierze realną, zrozumiałą także dla Rosjan, ale niepotrzebnie łączącą się z reanimowaniem tradycji nienawiści i wystawianiem rachunków za wszystkie dawne krzywdy. Rosjanie słusznie przekonani byli, że niezliczone ofiary stalinizmu, w tym polscy jeńcy wymordowani w Katyniu, powinni łączyć Polaków z Rosjanami, którzy przecież ucierpieli od komunizmu najbardziej i potrafili uwolnić się od niego własnym wysiłkiem, płacąc za to raz jeszcze cenę niewyobrażalnie wysoką. Również w naszym kraju na początku lat 90. toczyła się dyskusja na temat zbudowania w Katyniu pomnika pojednania narodów. Dla większości jej uczestników była to myśl oczywista. Później jednak strona polska odrzuciła tę płaszczyznę porozumienia. Uznała Katyń nie za zbrodnię wielonarodowego ZSRR, ale za dzieło Rosjan, co uniemożliwiło uczczenie ofiar zbrodni z udziałem Sołżenicyna i Jelcyna, a słowa "przebaczamy wam oprawcy, tchórze, kłamcy" wypowiadane churalnie przez wojsko na uroczystości otwierającej rok katyński w Warszawie brzmiały jak deklaracja nienawiści. Nigdy nie przebaczymy. Do dziś nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkim szokiem było dla Rosjan pragnących nowego początku w historii swego kraju, wstydzących się za zbrodnie komunizmu, ale nie mogących jednak zapomnieć, że cenę najwyższą zapłacił za to ich własny naród. Następnie przypomnijmy sobie demonstracyjnie nieprzyjazny akt odmowy przez prezydenta Polski Lecha Wałęsę przybycia do Moskwy na obchody 50. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Przybył tam wprawdzie premier Oleksy, ale Wałęsa zdezawuował to, oświadczając, że była to jedynie decyzja prywatna premiera, będąca w istocie aktem zdrady narodowej, zasługującym na osądzenie przez Trybunał Stanu. Tym samym nowa postradziecka Rosja potraktowana została jako formalny wróg Polski, a rocznica jej zwycięstwa demonstracyjnie zbojkotowana. Mimo że wziął w niej udział prezydent USA Bill Clinton, prezydent Francji François Mitterrand, a nawet kanclerz Zjednoczonych Niemiec Helmut Kohl. Aby zrozumieć, jak odebrano to w Rosji, trzeba zdawać sobie sprawę, że wielkie zwycięstwo w sprawiedliwej wojnie zawsze było dla Rosjan źródłem dumy narodowej, a po upadku komunizmu stało się źródłem najważniejszym, niemalże jedynym. Okupiono to zwycięstwo ofiarami nieprawdopodobnymi. 7 milionów żołnierzy, w tym 600 tysięcy poległych na ziemiach Polski, 20 milionów wśród ludności cywilnej, które uczyniły Zachód dłużnikiem ZSRR i przedłużyły kredyt moralny udzielany mu przez ludzi dobrowolnych na całym świecie. W latach 90. olbrzymia większość Rosjan pogodziła się z utratą prawie ćwierci terytorium ZSRR oraz połowy ludności i połowy potencjału militarnego tamtego państwa, niesłusznie utożsamianego na zachodzie z Rosją. Spokojnie przyjęła do wiadomości katastrofę gospodarczą oraz drastyczne skrócenie średniej życia, ale właśnie dlatego oczekiwanie od tych ludzi, aby wyrzekli się również pamięci o dniach swojej chwały, było zdumiewająco aroganckim i niegodziwie moralnie brakiem realizmu.
dalej jest dużo w tym tonie i z równie mocnymi konkretami i wyraźnymi sformułowaniami. Chciałbym przytoczyć jeszcze bardzo wyraźną deklarację autora na końcu. Putin, o którym wypowiadałem się wyżej, to prezydent, któremu udała się stabilizacja kraju i ocalenie jego ludności przed koszmarną nędzą, najbardziej prozachodni początkowo, do momentu uzasadnionych rozczarowań. Przywódca Rosji, człowiek, który dał dowody zaangażowania w realną poprawę stosunków z Polską, a przede wszystkim twórca ustroju łagodnie autorytarnego wprawdzie, ale zapewniającego obywatelom nigdy przedtem nieznaną w Rosji wolność cywilną oraz możliwość swobodnej samorealizacji w dziedzinie gospodarczej i kulturalnej, bez jakiejkolwiek ideologicznej presji, eksplicite zakazanej w konstytucji. Tyle Walicki wprost o współczesności. Przeczytałem, nie będę komentował, bo nie od tego jestem. I poza tym nie wypada. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znakomity moment, by mimo braku autora książki porozmawiać o sprawach, które i dla niego, i myślę dla nas, jako że tu przyszliśmy wszyscy dobrowolnie, są ważne. Proszę bardzo, kto z pań i panów byłby starterem, poza stołem prezydialnym? Profesor Andrzej Werblan, już daję mikrofon. Ja mogę siedzieć? Tak, panie profesorze, ale to nie jest siedzenie jeszcze, to definitywne. To dopiero po spotkaniu. To trzeba coś nacisnąć. Już jest, już działa. Tylko do mikrofonu. Ja dwie uwagi. Dwie uwagi. Jedna o książce, a druga o autorze. O książce. To bardzo potrzebna książka. Można powiedzieć, że w stosunkach polsko-rosyjskich z pewnego punktu widzenia, nawet z punktu widzenia nacjonalizmu polskiego, to okres geopolityczny jest wymarzony. Rosja cofnęła się w granicy z końca XVII, początku XVIII wieku. Ziściło się marzenie Piłsudskiego. Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa i tak dalej oddzielają Polskę od Rosji. Nie ma sporów już terytorialnych. Właściwie nie ma poważnych sporów politycznych. Mówi się o trwającym sporze o Ukrainę. To przypomnę, że w 1930 roku Dmowski, bardzo przenikliwym i prawie proroczym, w tekście o Ukrainie przewidywał to, co się dziś dzieje i radził Polsce trzymać się od tego z daleka. Rosja stała się kapitalistyczna i prawosławna. Tymczasem u nas stopniowo trwa próba, właściwie dość powszechna w tej chwili, jakby to wszystko zignorować. I nadal tą Rosję putinowską uważać prawie za Rosję stalinowską, a może nawet trochę gorzej. A ponadto powstaje... Dobrze, ja pomogę. Ja potrzymam, proszę. Powstaje wrażenie chwilami, jak gdybyśmy mieli pretensje do tego, że ta Rosja stała się taka, a
nie jest nadal taka, jak była przed. A również jak gdyby pewna pretensja, że ta Rosja wygrała wojnę z Niemcami hitlerowskimi, jak gdyby zamiast nas, zabierając nam nasze zwycięstwo. Otóż ta książka, to znaczy te teksty, które znam, a znam wszystkie poza pierwszym, jest sporem z tym stanowiskiem, sporem rzeczowym, ale też emocjonalnym, namiętnym, przekonywującym, rzadkim w dzisiejszych czasach. I druga sprawa o autorze. Intelekt Andrzeja Walickiego jest powszechny, na świecie ceniony i jego dorobek. Ale tu w Polsce, przynajmniej jeśli idzie o moje uczucia, cenić wypada szczególnie, nie tyle, nie szczególnie jeszcze, pewną cnotę charakteru, rzadką, a mianowicie uwagę cywilną i zdolność płynięcia pod prąd, gotowość płynięcia pod prąd. To właściwie jest dewiza całego życia. Bo tak, kiedyś przed laty 50 jeden z najwnikliwszych krytyków komunizmu typu Lininowskiego jednocześnie w różnych swoich pracach, listach odcinał się, dystansował się od powierzchowności rewizjonistów polskich, od ich moralizatorskiego i obelżywego i niesprawiedliwego stosunku do Polski Ludowej. Później, bardzo chyba pierwszy i bardzo wnikliwy krytyk Solidarności, tej pierwszej, takiej ubóstwianej do dziś, również przez Lewicę, w bardzo proroczych tekstach, co ona w konsekwencji swojej niesie. To zwycięstwo, które wczoraj odniósł Kaczyński. I wreszcie, po 89 roku, bardzo taki odważny, często przeciw całemu swojemu środowisku, krytyk trzeci RP. Otóż ta książka dotycząca Rosji jest świadectwem tej postawy. Ja bym taką postawę i takie stanowisko przyrównał do drogowskazów lub żartarni morskich, który w ciemnościach, ze względu na to, że on prawie w pojedynkę często prowadzi tą walkę, wskazują właściwą drogę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Profesor Tadeusz Żywiński. Tadeusz, to już nie będę. Dziękuję. Tylko parę zdań, ponieważ w ostatnim czasie ukazało się parę prac na temat stosunków polsko-rosyjskich. Książka wystawy profesora Wiatra z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i tak dalej. Też cztery tomy wydał profesor Mozeleski, który zajmuje się nie tylko finansami, ale ma jako swoje, jak rozumiem, hobby, czy jedno z wielu, zastanawianie się nad relacjami polsko-rosyjskimi. Więc pytanie, które chciałbym postawić tym, którzy tę książkę znają i którzy ją promują, to jest klasyczne pytanie Fiodora Tiutczewa. Rosji umą nie pamiąż. Na ile ta książka zbliża nas do tego? Bo to pytanie jest stale aktualne. I po drugie, był tu wspomniany ten okres, gdy Wałęsa odmówił przyjazdu na 50-lecie zakończenia II wojny światowej. Notabene mamy jakąś powtórkę, bo Putin nie został zaproszony teraz na kolejną rocznicę okrągłą.
Otóż, gdy utworzyliśmy SDRP, Socjaldemokrację Rzeczpospolitą Polską, na przełomie stycznia i lutego 90 roku, to pamiętam, że jedna z pierwszych delegacji oficjalnych, którą miałem honor kierować, w swojej skład wchodził Józef Oleksy i Izabela Sierakowska. Pojechaliśmy do Katynia, prawda? I to, co nas uderzyło, to też dowodziło naszej niewiedzy, ale ta niewiedza jakby o Rosji jest powszechna. To dopiero tam na miejscu i także w rozmowie z gubernatorem Smoleńska i innymi uświadomiliśmy sobie, że w tym samym miejscu, w tych lasach, które wtedy było, przecież wtedy nic nie było, w tym Katyniu, co by upamiętniało polskie ofiary, tam leżą, przepraszam za słownictwo, warstwy, dziesiątki tysięcy Rosjan. Więc nie chodzi to o porównywanie, bo jak można porównywać tragedię. No. A faktycznie została, patrząc na to ekspo, zmarnowana szansa takiego, nie chcę powiedzieć, pojednania na grobach, ale innego podejścia. Kończę to takim słowem, że filozoficznym, już nie pamiętam autora, który to pierwszy powiedział, że na wymianie myśli zawsze tracę. Słucham? Słonimski. Słonimski też mówił, ale to on nie był tego autorem. Słonimski to mówił, prawda, bo to potwierdzał Adam Michnik zawsze jako jego sekretarz. No. I można mieć tylko nadzieję, że ta książka spowoduje przeciwnie, że to rozpocznie się jakaś wymiana myśli, która nie doprowadzi do tych strat jednostronnych czy wielostronnych. Tak. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim ja chciałem pogratulować redakcji Przeglądu tej inicjatywy wydania tej książki, bo to jest oczywiście wspaniała rzecz. Większość tych tekstów znam, bo czytam uważnie to, co Andrzej Walicki pisze, a te teksty, których nie znałem, to zdążyłem przynajmniej przejrzeć, więc po pierwsze gratulacje. Ja się generalnie zgadzam z tym, co zostało tutaj powiedziane, że wielką zasługą Andrzeja Walickiego jest przeciwstawianie się tej fali rusofobii. Jeżeli coś bym dodał, to może coś takiego, że oczywiście trzeba tej fali rusofobii się przeciwstawiać. Nie śmiem się porównywać, ale już Tadeusz Iwiński wspomniał, że ja także na ten temat coś pisuję, ale wydaje mi się, że w tej chwili bardzo istotne jest, żebyśmy podjęli pewien wysiłek odpowiedzenia sobie na pytanie, skąd ta fala się bierze, jakie są jej źródła, bo oczywiście polemika z nią jest uzasadniona, ale ona daleko nas nie zaprowadzi, jeżeli nie zrozumiemy, co tu jest naprawdę, co się kryje. Oczywiście zjawisko jest niezwykle skomplikowane, bo to nie ma na to prawdopodobnie jednej odpowiedzi. Tu są i pokłady pewnej pamięci historycznej. Ale pamięć historyczna nie tłumaczy wszystkiego, bo wydałem kilka lat temu niewielką książkę, w Polsce nieznaną, bo wydano po angielsku i poza Polską, na temat procesu pojednania polsko-niemieckiego. W końcu powodów do tego, żeby w Polsce istniała silna postawa antyniemiecka, jest, powiem tak bardzo przewrotnie, co najmniej tyle samo by istniała postawa antyrosyjska, w rzeczywistości jest dużo więcej. Jeżeli więc udało nam się w dużej mierze przezwyciężyć tą germanofobię, to dlaczego nie udaje nam się przezwyciężyć rusofobii? Otóż ja mam pewną hipotezę, która trochę wykracza poza to, o czym pisze Andrzej Waliński. Mianowicie to się wiąże z pewnym sposobem widzenia historii. Powiem, o co mi idzie, nieco okrężnie. Otóż tak się złożyło, że byłem w Moskwie w dniach stulecia rewolucji październikowej i mogłem obserwować różne zjawiska związane z tą rocznicą.
to, co mnie najbardziej uderzyło, to to, że w dość potocznej pamięci zbiorowej społeczeństwa rosyjskiego tkwi pewien dwoisty, niejednolity stosunek do okresu stalinowskiego i do Stalina osobiście. W Polsce tej dwoistości nie ma. Niezależnie od poglądów politycznych, od prawicy do lewicy, zgodzimy się, że Stalin był wielkim zbrodniarzem. Ale powinniśmy, jak sądzę, również zrozumieć, że dla bardzo wielu Rosjan to jest ten pierwszy wódz zwycięskiej wojny, pierwszej od 1812 roku. To ja tego nie mówię po to, żeby zachęcać Polaków do tego, żeby zrewidowali stosunek do Stalina, bo sam siebie musiałbym przekonywać i słabo by mi to wyszło. Natomiast wydaje mi się, że my powinniśmy podjąć pewien wysiłek, żeby rozumieć, że ta sama historia, czy te same symbole historii są czymś innym dla nas, czymś innym dla Rosjan. I to nie chodzi o to, że ich perspektywa jest lepsza, czy że nasza perspektywa jest lepsza. One są po prostu inne. Więc zrozumienie tego to jest tylko element, to nie jest prawdopodobnie wszystko. W każdym razie myślę, że to, co Andrzej Walicki robi, jest niezwykle cenne. To wykracza poza niewątpliwe osiągnięcia naukowe. To jest prawdopodobnie, nawet cofam się, wycofuję słowa prawdopodobnie. To jest największy jego wkład w budowanie polskiej świadomości. To będzie to najważniejsze. Nie obniżając rangi jego bardzo uczonych i cennych prac, ale ja myślę, że to będzie to, co najważniejsze, co najbardziej trwale będzie pamiętane z jego bardzo bogatego dorobku, a ponieważ, i tu wrócę do tego, co powiedziałem na początku, a ponieważ zostało to w tak piękny sposób udokumentowane przez to zacne wydawnictwo, to jakaś część chwały spada na przegląd jego redaktorów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Miłe słowa, jednak to człowiek ciągle jest łasy na takie jakieś. Pan profesor Stanisław Bierzy. Dziękuję bardzo. Zostałem właściwie wywołany do wypowiedzi, więc parę zdania chciałbym się odnieść do tego, co zostało powiedziane wcześniej. Zgadzam się z przedmówcą, że mamy do czynienia z wybitną diagnozą stanu świadomości polskiej na tematy rosyjskie. Chciałbym dołączyć tutaj do gratulacji dla przeglądu, a równocześnie postawić pytanie, jak ten dorobek profesora Walickiego w dzisiejszych warunkach, w dzisiejszym stanie świadomości upowszechniać nie tylko w pokoleniu, które tutaj dominuje na sali, ale w pokoleniu młodszym. Być może do tego młodszego pokolenia będą należały rozmaite inicjatywy realnej rekoncyliacji, a więc i pojednania, i normalizacji, tak jak kiedyś to się odbyło w stosunkach z Niemcami. Więc warto byłoby się zastanowić, jak poszerzać tę wiedzę, wiedzę naukową, akademicką, zobiektywizowaną, zamiast wiedzy doktrynalnej, która niestety zapanowała dzisiaj, jest panującą modą w Polsce, także niestety w środowiskach akademickich. Ja dlatego tym bardziej cenię sobie przyjaźń z profesorem Walickim, że on doskonale diagnozuje również stan umysłów akademików, tych, którzy korzystając z wolności akademickiej, badawczej, no jednak ulegają panującej modzie i wpisują się w dużej mierze wytyczne ideologiczne, jakie płyną niekoniecznie z polskich umysłów. Otóż chcę powiedzieć wyraźnie, że obserwując jako politolog stan badań nad Rosją, państwami poradzieckimi, widzę, że wielu polskich badaczy po prostu zachowuje się, jakby byli zewnątrz sterownymi badaczami. To znaczy zaprzeczają nie tylko własnym umiejętnościom, własnemu poznaniu, ale wpisują się w jakąś poprawność polityczną, panującą modę, czy po prostu zwykłe lokajstwo i służarstwo wobec różnych, powiem wprost, ośrodków zewnętrznych.
No proszę Państwa, jeśli w Polsce bez żadnego krytycznego słowa, wstępu, komentarza publikuje się książki, na przykład George'a Friedmana, Następna dekada, czy Następne stulecie, to przecież mamy gotową receptę na to, jak instrumentalnie wykorzystywać Polskę w grze międzynarodowej, w geopolityce światowej, bez szacunku dla polskiego interesu narodowego. Nie będę rozwijał tych wątków, piszemy na ten temat wiele, ale proszę Państwa, dzisiaj bardzo trudno ze środowisk akademickich przebić się na arenę szerszą, dlatego że istnieje, no tak jak mówię, dominuje pewna poprawność polityczna, chwała przeglądowi, że od czasu do czasu publikuje szersze wypowiedzi, no i że ma tak wspaniałych publicystów jak profesor Łagowski, którego się czyta od momentu zakupu tygodnika, jak również pan profesor Walicki, któremu tą drogą, mimo że jest nieobecny, składam przede wszystkim wyrazy czci i szacunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Profesor Mirosław Karwa. Chciałbym zapytać, kto z Państwa jeszcze chciałby tej niecodziennej i nietypowej promocji się powiedzieć? Chciałbym się jakoś rozeznać. Proszę bardzo, Mirosław Karwa. W obecności tylu naszych tematów nie ośmielił się tu wiele mączyć. Jednak mam pewne refleksje złożone jako czytelnik ochamotnienia Andrzeja Walickiego, które tu słusznie powiedziano, ma bardzo pesymistyczną wymowę. Obawiam się, że dynamicznie pesymistyczną, to znaczy nie tylko jest źle, ale przez jakiś czas przynajmniej będzie gorzej. Jedno z wyjaśnień tu padło słuszne. Mamy atmosferę konformizmu, dokładnie zaprzeczającą postulatowi Ossowskiego, umysłowego nieposłuszeństwa, czy ideałowi uczonego, którego kanować ma przede wszystkim nawet nie ciekawość po prostu, ale dociekliwość, czy reguła kartezjańska i marksowska, prawda? De omnibus dubitandum, we wszystko należy wątpić. Wiadomo, że wręcz przeciwna jest nie tylko moda, ale ciągota, powiedzmy, powszechna w środowiskach naukowych. Więc to rzeczywiście nie jest przypadkiem, jeżeli mówimy o deformie Gowina, jeżeli mówimy o zasługach poprzedników ministra Gowina w dziedzinie, jak sam kiedyś się wyraził, chociaż pewnie dzisiaj tak tego bym nie nazwał, deregulacji życia naukowego, no to pewnie zrozumiemy przynajmniej część przyczyn, dla których nie ma miejsca, dla takich umysłowości jak Andrzej Walicki. No, po prostu na naszych oczach dokonuje się gwałtowna rewizja kryteriów oceny twórczości intelektualnej, już nie tylko naukowej, ale jakiejkolwiek refleksji uprawianej przez intelektualistów więcej niż publicystów, jak tu słusznie powiedziano. W tym starym, idealizowanym może nieco wzorcu cnotą najwyższą jakąś zasługą była oryginalność. Była właśnie zdolność postawienia pytań, wątpliwości, podważenia rzekomych pewników. To wszystko było nagradzane. Czym? Bo nie pieniędzmi, ale uznaniem społecznym. Tymczasem doczekaliśmy dzisiaj sytuacji, gdy system oceny dzieł naukowych, karier naukowych, kwalifikacji naukowych, ten oparty na punktozie, parametrozie i tak dalej, premiuje absolutną typowość, twórczość powielaczową. Kiedy przyjrzymy się tym setkom, nawet tysiącom publikacji, bardzo renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach, nie tylko tych naszych krajowych, ale zagranicznych, no to złapiemy się łatwo na myśli, jak niewiele w tych tekstach jest czegoś, co nami by wstrząsnęło, skłoniło do jakiegoś przemyślenia, do jeszcze innych lektur niż dotychczas. To działa jak automat. Każdy każdego powiela, siebie samego też, prawda? Współdzielnie cytowań i tak dalej, i tak dalej. To są dosyć znane zjawiska patologiczne. Co to ma wspólnego z Andrzejem Walickim? No proszę Państwa, kiedyś Aleksander Krawczuk napisał złośliwy taki 30 lat temu, taki felietonik, Magister Platon. Tam była mowa o tym, że Platon nawet magisterium nie uzyskałby na naszych uczelniach.
to wtedy już pisał, prawda? Bo nie ma tu przypisów, nie ma, prawda, przeglądu literatury, natomiast jakaś dziwna maniera zadawania pytań, odpowiedzi, których żadna nie jest zadowalająca, bo pytamy dalej. No więc Platon według tych kryterium dzisiaj okazałby się nieukiem, niedokształtem jakimś, prawda, liczba cytowań byłaby bardzo niska, bo pamiętajmy, że cytowań to Platon doczekał się, owszem, ale po śmierci. No to daje nam chyba obraz pewnej atmosfery. Otóż dochodzimy w rezultacie do takiej sytuacji. I na końcu taka drobna refleksja. Jak kiedy przysłuchiwałem się tej dyskusji, pomyślałem sobie, że jeżeli byłby tu taki agent ABW, to by napisał notatkę do przełożonych, mówiąc, że oto pojawiła się nowa grupa inicjatywna PPR, Partii Przyjaciół Rosji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zbliżamy się do finału, naprawdę 2 godziny. Mam nadzieję, że mimo braku autora książki, człowieka, dla którego tutaj część Państwa przyjechała z wielu miast, nie zmarnowaliśmy tych 2 godzin i jest tutaj tyle wypowiedzi, tyle myśli wartych zabrania ze sobą, o, tak bym to określił. Proszę Państwa, ja bardzo, bardzo dziękuję tym, którzy są cichym frontem realizacyjnym tej książki, czyli panu profesorowi Dobieszewskiemu, Pawłowi Dybiczowi, który wiele, wiele razy z profesorem Walickim się spotykał, panom profesorom, którzy podtrzymywali nas na duchu, bo to, co Paweł Kozłowski tak elegancko powiedział, że pan profesor jest perfekcjonistą i ma spore wymagania, to jest taka ćwierć prawda, ponieważ to naprawdę jest szkoła życia, żeby wydać porządnie książkę profesora Walickiego wedle wszelkich możliwych standardów i oczekiwań jednego z najwybitniejszych intelektualistów tego czasu, w którym żyjemy, to ci, którzy wzięli na plecy ten obowiązek, musieli bardzo dużo z siebie również dać. Moim zdaniem autor mi powiedział, że jest zadowolony z efektu. No, to liczyłem na to, że dzisiaj rozanielony może spotkaniem, zadowolony, nie powiedział tego wcześniej. Tak powie, a to pierwszy raz, ale to tym bardziej się cieszymy. Dla nas, dla wydawnictwa, dla przeglądu, dla mnie osobiście wydanie książki profesora Andrzeja Walickiego jest ogromną nobilitacją. To jest wyzwanie. To jest coś, co będę sobie mógł wpisać w CV jako wydawca. Niewielu może się w Polsce z tym zadaniem i wyzwaniem zmierzyć, również z tego powodu, że profesor Walicki sam sobie wybiera towarzystwo, w którym chce być i to można, różni wydawcy mogą pukać, ale nie będzie otworzone. Natomiast w naszym przypadku to jest analiza tego, co my robimy, co piszemy, jak piszemy i decyzja, będę z Wami współpracował. To jest książka najważniejsza i teraz my jako wydawcy musimy zrobić wszystko, żeby przebijać się przez tę skorupę nieobecności, przemilczenia i tak dalej, i tak dalej. I tu oczywiście nie będę zapowiadał nie wiadomo czego, ale tak jak jesteśmy konsekwentni w przeglądzie i niezależnie od mód i biegu wydarzeń piszemy swoje, tak tę książkę będziemy wszelkimi możliwymi metodami również promować, rozsyłać, namawiać tych, których warto namówić, żeby o niej pisali i wspomnieli. Nagranie z tego dzisiejszego spotkania dostanie rychło profesor Walicki do domu, a ja deklaruję, że jak tylko profesor będzie gotów, to wrócimy do tej próby spotkania, może wczesną jesienią i każdy, kto jeszcze raz spróbujemy
już na bazie tej, na drugim piętrze tej debaty, która się dzisiaj odbyła z profesorem oko w oko, spotkać i porozmawiać. I to było tyle. Panie i panowie, dziękuję za to, że przyszliście. Dziękuję za wyrozumiałość, bo to było też niezwykle stresujące, no, spotkanie z autorem, bez autora, zwłaszcza z takim autorem jak profesor Walicki, to jest przeżycie. Mam nadzieję, że mimo wszystko tego nie zmarnowaliśmy. Dziękuję jeszcze raz Róży Luksemburg na ręce pana Kwatera. Dziękuję ekscelencjo za udział i cierpliwe wysłuchanie. I zapraszam, tam już panie zaglądają, słowo stanie się chciałem, czyli wino i co nieco. Jeżeli państwo pozwolicie, to w kuluarach też zapraszałbym do jakiejś rozmowy. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Tylko po to.